Ty w tamtych czasach potrafiłeś zrobić to, co zrobiłeś. Za to ciebie chwalimy i za to chcemy się dzieje. Chciałbym, abyśmy uczcili tą 99. rocznicę tego wydarzenia minutą ciszy. W trakcie której też zrobimy małą salwę. Cześć i chwała bohaterom. Jesteśmy tutaj co roku od 9 lat. Czyli to jest 9 rok, jak ja tutaj przychodzę. Mam nadzieję, że do końca mojego życia dam radę tutaj przychodzić, składać Eligiuszowi hołd. Dziś nazywają nas faszystami, terrorystami. W chwili, kiedy wyrywamy sobie serce za naszą ojczyznę Polskę. Ale to ci właśnie, którzy nas tak wyzywają, wprowadzają nam wszelkiego typu różne ideologie, wszelkiego typu zamordyzm, zaszczepionkowizm, jakbym to określił, nowe słowo takie. Robią z nas niewolników w naszym własnym kraju. A wolność nigdy nie została nam dana raz na zawsze. Zawsze będziemy musieli o nią walczyć i zawsze będziemy musieli pokazywać, że jesteśmy godni tej wolności. I w tym momencie to właśnie pokazujemy. Chwała Wielkiej Polsce! Jak najbardziej. Tu mamy światełko ładne. Wielkie oburzenia były w zeszłym roku, oczywiście po artykule Niepolskiej Gazety Wyborczej, że na szarfie było napisane Polacy. W tym roku napisaliśmy Polscy Patrioci. Bo nie wszyscy, którzy się uważają za Polaków, nimi tak naprawdę są. Nie wszyscy są patriotami. My zgromadziliśmy tutaj rzeszę patriotów, polskich patriotów. Nie mówimy o naszym kraju, nasz kraj, nasza ojczyzna, tylko mówimy konkretnie, Polska. Nie to, co nasi rządzący. Eligiuszów w dniu dzisiejszym rozświetli na Powązkach, żeby wszyscy wiedzieli, że pamiętamy o patriocie, o wielkim bohaterze narodowym. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Zresztą daleko na samym A nie, to tak wygląda.
Ten na dole? To nie ten. Koniec? Tutaj, ja tam mam ten... siatkę mam, tylko zabierzemy. To dobra. Też bardzo przyjemnie zrobi się Eligiuszowi. Myślę, że zza światu gdzieś tam nas słyszy, jak nad jego grobem zaśpiewamy roty. Do hymnu. Rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie będziemy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lwód, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż Bóg. Gdzie Niemiec plum w twarz i nie ci nam Germanił, bo żółciel w nas uchęczy nam hetmanił. Możemy zabrzmi złoty ród, tak nam to pomóż Bóg. Pochybnie. Dziękuję bardzo, żeście przybyli w tą rocznicę. Tak jak mówię, no jesteśmy tutaj co roku. Jest to Eligiusz Niewiadomski. To nie był żaden oszołom, który podszedł i strzelił. To był człowiek uczony. To był mecenas sztuki. Do dziś na uniwersytetach na kierunku malarstwa uczą się z jego książek. Więc nie był to byle kto, tak jak to było opisane, przedstawione w filmie, gdzie dali jakiegoś drugorzędnego aktora, który był znany z komedii, tak, i grał Eligiusza. Eligiusz był naprawdę uczonym człowiekiem, wielkim patriotą. W wieku 51 lat poszedł jako szeregowiec walczyć w I wojnie światowej. No to później. I dokładnie wiedział, kim pracował. Jest. Dokładnie jest wiedział, tak jest. Dokładnie wiedział, kim jest Narutowicz. I przede wszystkim należy pamiętać, że sprawa, którą miał Eligiusz Niewiadomski, odbyła się w budynku, który jest, w którym się mieści się taka fajna instytucja. To jest Pałac Paca na ulicy Miodowej 15. Tam skazano Eligiusza na śmierć. Dziś tam był sąd. Dziś i przez ostatnie 2 lata skazano tam setki tysięcy Polaków na śmierć. Jest to w tym samym budynku, gdzie jest obecnie Ministerstwo Zdrowia. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli mogę wam powiedzieć ciekawostkę, to brat Narutowicza, nie pamiętam imienia, podpisywał deklarację niepodległości. Na pewno został nam zaimplantowany tutaj, tak? Bo całe życie spędził w Szwajcarii. Tam był we wszelkich lożach uczony tego, co ma dalej robić. No i został wsadzony na stanowisko. Oczywiście mniejszość żydowska załatwiła to u nas, bo wtedy Zgromadzenie Narodowe wybierało prezydenta, nie tak jak teraz wybory powszechne. I w pierwszej turze nie przeszedł Witos, tak? Dobrze mówię? Bo rolnicy na Witosa... A tam jeszcze był
No tam jeszcze było, tak. Zamojski poszedł, przeszedł do drugiej tury. I było dwóch. Był Narutowicz i był Zamojski. I w momencie, kiedy Żydzi zobaczyli, że coś jest nie tak i że ma Zamojski, który cały swój majątek, a miał wielki majątek, to nie, dzisiaj ciężko jest porównać takie majątki do czegokolwiek, spieniężył na to, żeby ratować ojczyznę, to Żydzi w tym momencie, ta mniejszość żydowska, która była, poszła do chłopów i zaczęła ich przekonywać, oczywiście w jakiś tam sposób, tak? Czy to pieniędzmi, czy mową, że jak to przecież chłopi nie będą głosować na pana, tak? No wiadomo, każdy tą pańszczyznę pamiętał i tak dalej. No i oni w ten sposób załatwili sobie, że Narutowicz wszedł na stanowisko prezydenta, który był już od samego początku obrzucany kamieniami przez Polaków. A Niewiadomski dokonał tego czynu według woli narodu polskiego. Tak. 200 tysięcy osób było na pogrzebie tutaj. Całej Polski zjechali się ludzie na pogrzeb. 200 tysięcy. Warszawa wtedy jeszcze tyle ludzi nie liczyła. Na pewno można powiedzieć, że on nie był nieobliczalny, tylko on był dokładnie bohatnie. Wiedział, co ma wykonać, tak, co ma zrobić. Miał to zamierzone. Tym bardziej, że też poddał się i żądał dla siebie kary śmierci. Tak. Która została de facto wykonana 31 stycznia na Cytadeli. Dziękuję wam wszystkim, że przybyliście. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy.